Chwała Bogu. Chciałabym się podzielić świadectwem, takim krótkim rozważaniem, kim dla mnie jest Jezus Chrystus. Nie miałam jakoś za bardzo natchnienia, co by tutaj napisać, ale w trakcie kazania niedzielnego, rannego dostałam tyle takich, nie wiem, czy powiedzieć, określeń, kim dla mnie jest Jezus Chrystus, że nie nadążałam też pisać i też nie napisałam wszystkiego, bo długopis się wypisał też, ale okej. To, co mam, to chciałabym się tym podzielić. Pierwsze, co mi przyszło na myśl, to Pan Jezus dla mnie jest pokojem i ten pokój podzieliłam na takie trzy części jakby. Jako stan serca, jako stosunek pomiędzy ludźmi i stosunek pomiędzy Chrystusem a człowiekiem. Jak dla mnie, jeżeli chodzi o stan serca, Jezus jest pokojem, bo widzimy, co się teraz na świecie dzieje i różne okoliczności nam sprzyjają, pomiędzy ludźmi różnymi się otaczamy i bywają ciężkie i trudne chwile, ale ja mam taki pokój w sercu, nie martwię się tym wszystkim, co teraz tutaj jest, o pandemię, o tą całą panikę, jeżeli chodzi o te wszystkie różne ograniczenia. Nie boję się też o pracę, na początku tak miałam, bo wiadomo, jak się zaczęło to wszystko, to no, etaty leciały w różnych sektorach gospodarki naszej, ale ja miałam pokój i mam pracę i Pan Bóg mnie zaopatruje, więc się o to w ogóle nie martwię. Jeżeli chodzi o stosunek pomiędzy ludźmi, choć nie zawsze się to udawało, to niektóre rzeczy, czy konflikty, czy jakieś sytuacje trzeba było wyjaśniać. To wiadomo, czasami nerwy brały wodze, ale jeżeli mamy Pana Jezusa, On jest naszym pokojem, to można różne rzeczy rozwiązywać w pokoju. A jeżeli chodzi o stosunek między Chrystusem a człowiekiem, to Pan Jezus jest pokojem pomiędzy Nim, a ludźmi, którzy Jemu uwierzyli. I Pan Jezus Chrystus jest też dla mnie drogą. Dzięki Panu Jezusowi my możemy trafić do Królestwa Niebieskiego, gdzie będziemy mogli z Nim być w wieczności. Nie ma innej drogi do nieba, do naszego cudownego Jezusa Chrystusa. Jeżeli gdyby go nie było, to byśmy się tam nie dostali. A jeżeli ktoś mówi inaczej, no to mówi bzdury. Następne. Pan Jezus Chrystus jest też dla mnie prawdą. Jest takim wzorem, jak powinniśmy my się zachowywać, jak my powinniśmy postępować, bo Pan Jezus Chrystus był nieskazitelny. On nigdy nie skłamał i powinniśmy się uczyć od Niego tego każdego dnia, żeby chociaż nieraz pomyślimy sobie, że jest jakieś mała tam kłamstewko, tam pewnie nic tam nie zaszkodzi, ale Pan Jezus tam powiedział o sobie, że jest prawdą, więc my też powinniśmy mówić prawdę, a nie kłamać. Dla mnie Pan Jezus Chrystus jest życiem. A dlaczego? To jest prosta odpowiedź, bo gdyby Pan Jezus mnie nie stworzył, by mnie tutaj nie było, dzięki niemu mogę egzystować, służyć tutaj w zborze. A całkiem nowe życie dał mi 5 lat temu, życie o lepszej jakości. Dziękuję mu za to, bo no nieciekawie by ze mną było, albo by mnie nie było nawet. Pan Jezus jest też dla mnie pasterzem. Sam o sobie powiedział, że on jest dobrym pasterzem i prowadzi swoje owce. Jezus nas zaopatruje każdego dnia. Bez niego byśmy się błąkali. On się o nas troszczy, on się o nami opiekuje, on nas prowadzi poprzez całe życie. Gdybyśmy go nie mieli, to na pewno byśmy w świecie skończyli albo jeszcze w jakimś innym gorszym miejscu. Pan Jezus Chrystus jest też dla mnie nadzieją. Różne sytuacje czy różne rzeczy się też dzieją i możemy czasami być zrezygnowani, nie damy rady, coś nas przytłacza, ale jeżeli mamy nadzieję w Panu Jezusie, będziemy obfitować w Jego owoce, On nam będzie błogosławić. A te nadzieje ja czerpię z tych błogosławieństw, które On mi daje każdego dnia, bo ich jest tyle naprawdę, że nie mam słów, żeby Panu podziękować za to. I nadziei trzeba szukać cały czas w Panu Jezusie Chrystusie, nie poprzestać tylko na takim jednorazowym akcie. Pan Jezus Chrystus jest też dla mnie schronieniem. Gdy nieprzyjaciele się czają, bo wiadomo, z różnymi ludźmi mamy do czynienia. Różni ludzie odzywają się względem nas, robią różne rzeczy nam, ale Pan Jezus jest zawsze blisko nas. Nawet gdy diabeł atakuje, gdy grozi niebezpieczeństwo, gdy pojawiają się jakieś
nieboże myśli. Gdy myślimy, że cały świat się przeciwko nam obrócił, to Pan Jezus się nie obróci przeciwko nami. W Nim zawsze możemy być mieć schronienie i możemy być bezpieczni. Pan Jezus jest też dla mnie twierdzą. Bo jest napisane nawet w Psalmie 48, w wersecie 3, Bóg jest uznawany za twierdzę w swoich pałacach. W Nim mamy bezpieczne miejsce w trudnych chwilach. Tam nas nic nie zaatakuje, tam nas nic nie zniszczy, nic nas nie odłączy od naszego Pana. Jezus Chrystus jest też dla mnie fundamentem. Bo w 2 Tymoteusza 2,19 jest napisane, że fundament Boży stoi niewzruszony. Jeżeli mamy taki fundament w naszym życiu, jakim jest Pan Jezus Chrystus, to nie musimy się niczego bać. Gdy się oprzemy na Nim, to nic nie runie, chociaż różne rzeczy się będą wokoło działy, chociaż będzie zamęt panował, burza. My wiemy, na kim budujemy i kto jest podstawą naszego życia. Pan Jezus jest też dla mnie zwycięzcą. Sam powiedział w Ewangelii Jana 16:33, ja zwyciężyłem świat. To On pokona moce ciemności, szatana przez swoją śmierć na krzyżu. Nie ma większego zwycięstwa danego ludzkości. Pan Jezus jest też dla mnie pocieszycielem, bo w chwilach smutku, bólu, zawiedzenia On ociera łzy, On posyła swojego ducha, On nam daje swoje słowo. Chociaż my myślimy, że się nam świat zawalił, Pan Jezus przychodzi z takim swoim ukojeniem. Jezus Chrystus jest też dla mnie siłą. On dodaje siły na pokonanie złego. Nie chodzi tylko o ataki diabelskie, czy także o ataki nieprzyjaciół. Dodatkowo nas przeodział w swoją zbroję, byśmy się mogli ostać. To jest napisane w liście do Efezjan, 6 rozdziale, w 11 wersecie. Pan Jezus Chrystus jest też dla mnie królem. On panuje nad całą ziemią. Nic się nie dzieje bez Jego wiedzy. Wszystko jest uzasadnione jakąś przyczyną. On jest wodzem, idzie na przodzie, a my kroczymy wiernie za Nim. Kiedyś On zawołał za mną i za tobą, czy pójdziesz za mną. Pan Jezus Chrystus jest też dla mnie Zbawicielem. On zbawił tych, którzy w Niego uwierzyli. To jest najważniejszy warunek. On zmarł na krzyżu, wziął moje grzechy, wyswobodził mnie ze wszelkich związań. Teraz mogę być wolnym człowiekiem. Zbawienie powinniśmy sprawować cały czas z drżeniem i bojaźnią. To nie jest jednorazowy akt. Pan Jezus Chrystus jest też dla mnie sprawiedliwością. Chrystus jest sprawiedliwy, karze za popełnianie grzechów oraz za sprzeciwianie się Jemu i Jego Słowu. Pan Jezus Chrystus jest też dla mnie Mesjaszem, bo sam powiedział w Ewangelii Jana w 4 rozdziale, w 25 wersecie, nadchodzi Mesjasz nazywany Chrystusem. Bóg zapowiedział, pośle Mesjasza, aby wypełniło się to, co było zapowiedziane w Jego Słowie. Pan Jezus jest też dla mnie radością. W każdej chwili, nie tylko gdy mnie dotyka smutek lub ból, cieszę się nowym życiem, które mi dał. Nie muszę się o nic martwić. Pan Jezus jest też dla mnie wolnością. Zabrał wszystkie moje ciężary, zniewolenia, grzechy, wszystko, co mnie przytłaczało, na rzecz radowania się Nim i służenia Mu. Pan Jezus jest też lekarzem. Jezus uzdrawia nasze dusze z wszelkich ran zadanych przez ludzi, sytuacje, ale także uzdrawia fizycznie. Pan Jezus jest też dla mnie światłem. Jeżeli kroczę za Nim, żadna ciemność mnie nie ogarnie i nie przytłoczy. Daje On nam światło w postaci nowego życia, które mamy nieść również innym. I ostatnie, Jezus Chrystus jest dla mnie miłością. Najwspanialszym dowodem miłości jest to, iż Bóg dał Jezusa, jedynego Syna, by zmarł za mnie, by mogła żyć wolna i w tej wolności praktykowała Jego miłość i niosła ją tym, którzy je potrzebują. Amen. Temat dzisiejszego świadectwa to kim dla mnie jest Jezus Chrystus. Sporo na ten temat zostało powiedziane tydzień temu na nabożeństwie. O obrazach Jezusa w Biblii mówił Jurek na swoim kazaniu, ale też sporo z tego, jak ja osobiście widzę Jezusa w moim życiu, powiedział też już Paweł, więc trochę ukradł mi porównanie. Bo kiedy wcześniej myślałam nad tym, co będę mówić, to Jezus pojawił mi się właśnie jako taki budowniczy, ktoś, kto zajmuje się remontem domu.
może spojrzę trochę na to z innej strony niż Paweł. Bardzo lubię oglądać takie programy w telewizji, gdzie remontuje się stare mieszkania czy domy. Jest to takie pokrzepiające, gdy w końcowym efekcie rozpadająca się nora staje się pięknym, zadbanym lokum. Jezus przychodzi, gdy jesteśmy takim zrujnowanym budynkiem, aż przykro patrzeć na odlatujący tynk ze ścian, zawalające się stropy, pozrywane podłogi, załamujące się deski, miejscami dziury w podłodze. Jezus zaczyna długi, ciężki remont naszego budynku. Stopniowo zakrywa dziury w podłodze, tynkuje, a następnie gipsuje dziury w ścianach. Czasem musi jakąś ścianę zburzyć, gdzie indziej postawić nową, aby nadać nowy kształt i wygląd całemu mieszkaniu. Często, jak już Paweł też wspominał tydzień temu, prace te są bolesne zarówno dla remontującego, jak i remontowanego materiału. Te wszystkie porównania, Paweł mi tak trochę zabrał, bezczelnie. Czasem taki dom się buntuje przeciwko takim radykalnym zmianom. Nowy tynk na ścianach może się w niektórych miejscach pękać, jakiś strop może być zbyt słaby, by wytrzymać burzenie ścian, trzeba zastosować jakieś dodatkowe podpory. I wtedy remonty się przedłużają w czasie, ale końcowy efekt może przerosnąć nasze oczekiwania. Kiedy wchodzisz potem do takich odnowionych, pięknie przystrojonych wnętrz, to aż serce się raduje. Stajesz w progu i niby jest to to samo miejsce, ten sam dom, a jednak zupełnie go nie poznajesz. Tak jest zmieniony. Ale nie tylko w środku nastąpiły zmiany. Dom zmienia się również na zewnątrz. Dostaje nowy dach, nowy kolor tynku, nowe okna. Cały dom wygląda jakby inaczej. I to samo Jezus robi z naszym życiem. To samo zrobił też z moim życiem. Niby jestem tą samą osobą, z tym samym temperamentem, charakterem. Mam ten sam wygląd, a jednak po jakimś czasie ktoś zauważa, że zmieniłam się. I nie chodzi nawet tylko o wygląd zewnętrzny, chociaż niekiedy spotkanie z Bogiem i zmiana wnętrza widoczna jest również na twarzy. Tak było na przykład w przypadku Mojżesza czy Szczepana. Jest powiedziane w Słowie Bożym, że oblicze Mojżesza jaśniało po spotkaniu z Bogiem, a oblicze Szczepana było jak oblicze anioła. Ale jednak ta zmiana mojego wnętrza powoduje również widoczne zmiany na zewnątrz. I tak powinno być. Powinno być to zauważalne na zewnątrz. A więc zaczynam się inaczej zachowywać. Mój charakter jest zgładzony. Więc kiedy Jezus czyni wszystko nowym w środku, to również zmienia się moje zachowanie. Od kiedy pamiętam, byłam typem choleryka. Moje emocje zawsze wyrażałam w taki gwałtowny sposób. Nie umiałam tłumić ich wewnątrz i w jakikolwiek sposób z nimi walczyć. Wszystko zawsze wylewało się na zewnątrz. Pozostałam tym samym człowiekiem, a jednak Jezus sprawił, że zaczęłam się stopniowo zmieniać. I w pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że już tak często się nie wkurzam, jak kiedyś, wręcz zdarza mi się to coraz rzadziej. Modliłam się o takie zmiany przez wiele lat. I od początku mojego małżeństwa na przykład było to dla mnie wielkim ciężarem, że nie umiem we wszystkim tak postępować w pokoju i spokojnie rozmawiać z mężem, ale bardzo często były kłótnie i konflikty. Egoizm sprawił, że moje musiało być zawsze na wierzchu, nawet kiedy nie do końca zdawałam sobie z tego sprawę. I po pewnym czasie to nie ja zauważyłam zmian w moim postępowaniu, ale zauważył to ktoś inny, kto obserwował mnie z boku. Przyznam, że ja osobiście im dłużej byłam osobą nawróconą, tym więcej widziałam u siebie wad i popełnionych błędów. Jeszcze nie wiedziałam wtedy, jak sobie z nimi radzić, ale często zadawałam sobie Panu Bogu pytanie, co mam robić, by moje postępowanie się zmieniło. I potem też zaczęłam się modlić o to, aby Pan Bóg zrobił coś i to zmienił, bo ja już nie mogę. I to było to właściwe podejście, bo sama z siebie nie potrafiłam się zmienić. Jezus po to zmarł za moje grzechy, by je osobiście zabrać. I to On mnie zaczął zmieniać. I zmienia poprzez czytanie Słowa Bożego, poprzez Jego słuchanie, poprzez posłuszeństwo Jego Słowu. Z tym posłuszeństwem może jeszcze różnie bywa.
dlatego czasem zdarza się mi upadek, ale jest to dla mnie priorytetem, by być posłusznym Panu Bogu. Po prostu moje serce pragnie tego. To Duch Święty, którego Jezus dał w moje wnętrze, przypomina mi Boże Słowo, poucza mnie. Jest napisane zresztą w Jana 14:26. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Również wprowadza nas we wszelką prawdę. To jest też napisane w Jana 16:13. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. Ale też w odpowiednim momencie pociesza mnie. To też jest napisane w Jana 14:16. Ja prosić będę Ojca i dawam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przybywa wśród was i w was będzie. Dzisiaj mogę powiedzieć, że takie zagotowanie się w środku, jakie miewałam kiedyś, jest czymś sporadycznym. Może nie zaginęło całkiem, ale jest to właśnie taki proces. Jezus nie sprawił, że jestem kimś innym, ale że jestem nowym stworzeniem w Nim. Czy widzicie te różnice? Zewnętrznie pozostałam tą samą osobą. Nadal jestem córką mojej mamy, żoną Jurka, mamą Justynki. Wygląd zmienia mi się jedynie z powodu upływających lat, ale Jezus zmienił mnie w środku, czyli wyremontował. Zmienił moje myślenie, moje priorytety, wartości. Coś, co kiedyś mogło być bardzo ważne dla mnie, teraz nie ma znaczenia. Teraz naprawdę liczy się dla mnie wola Boża dla mojego życia. Posłuszeństwo Jego Słowu i tego chcę się trzymać. To, że czasem zdarzy mi się zdenerwować, oznacza, że ciągle jestem w tym samym ciele, w którym się urodziłam, a ciało pożąda przeciwko duchowi. To z tym starym ciałem, z tą starą cielesną naturą walczę każdego dnia. To jest właśnie miłość do Jezusa, posłuszeństwo Jego woli, Jego Słowu, sprzeciwianie się tej starej naturze, która chce sobie czasem pofikać, a więc podejmowanie odpowiednich decyzji zgodnych z Bożą wolą. Dla mnie już nie jest najważniejsze moje ciało, moja wygoda, moje własne dobro, ale teraz przede wszystkim chcę myśleć tak, jak myśli Jezus. Chcę wypełniać Bożą wolę tak, jak wypełniał ją Jezus, gdy był tu na ziemi i chcę mówić to, co powie mi Bóg przez swego ducha, przez swoje słowo, tak jak mówił to Jezus. A takie postępowanie jest możliwe tylko wtedy, gdy mieszkańcem mojego wnętrza zostaje Duch Święty. To, kto zamieszka w takim wyremontowanym wnętrzu, ma bardzo duże znaczenie. Jest nawet powiedziane w Biblii Łukasza 11:24-26, już nie będę czytać tego wszystkiego, ale tam jest napisane, że jak duch wyjdzie z człowieka, to nie zostanie ono zamieszkane, to wtedy przychodzi demon, jeszcze bierze więcej ze sobą tych demonów i zamieszkują w takim mieszkaniu. I dlatego ważne jest, żeby nie pozwolić na to, by nasze wnętrze zostało puste, ale by jak najszybciej zaprosić Jezusa do swojego życia, by Jego Duch Święty tam zamieszkał. Czytam też w Ewangeliach, kim człowiekiem był Jezus tu na ziemi i z podziwem pragnę Go naśladować. Jest On dla mnie godnym do naśladowania wzorem. Jego silna więź z Bogiem Ojcem sprawia, że ja też chcę takiej więzi z moim niebiańskim Ojcem. Ale wiem, że aby tak było, muszę patrzeć na życie Jezusa, podpatrywać Jego postępowanie. Widzę więc w Jego postępowaniu przede wszystkim pokorę wobec Ojca. Jezus zaznaczał, że Ojciec jest większy od Niego. W Jana 14:28 jest napisane: słyszeliście, że powiedziałem wam, odchodzę i przychodzę do was. Gdybyście mnie miłowali, to byście się radowali, że idę do Ojca, bo Ojciec jest większy niż ja. Jezus też daje mi przykład tym, że całkowicie wypełniał wolę Ojca. Mówił nie od siebie, ale tylko to, co mu mówił Jego Ojciec. To też mam z Jana 8:28. Może nie będę całego czytać, lecz tak mówię, jak mnie mój Ojciec nauczył.
Jezus nie chciał przynosić sam sobie chwały, ale chciał uwielbić imię swojego Ojca na ziemi. Też mam werset, ale już nie będę może tego wszystkiego czytać. Przez taką postawę pełną pokory Ojciec uwielbia też imię swojego Ojca, swojego Syna i daje mu władzę nad ciałem na ziemi i moc do czynienia cudów. I tu jest z Jana 5, 20-24. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje mu wszystko, co sam czyni i ukaże mu jeszcze większe dzieła niż te, abyście się dziwili. Albowiem jak Ojciec wzbudza z martwych i ożywia, taki Syn ożywia tych, których chce. Bo i Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi, aby czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który go posłał. To wszystko też jest dostępne dla mnie, kiedy słucham i czytam Słowa Bożego i wierzę temu. I nie mówię przez to też, że ja czynię jakieś cuda, ale wiem, że Bóg czyni w moim życiu takie rzeczy i mnie zadziwia. Na przykład kilka dni temu odezwała się do mnie taka moja znajoma, przyjaciółka z dawnych lat, która mieszka od wielu lat w Niemczech. I nagle pisze mi ona, że zobaczyła mnie na nabożeństwie i było to dla niej zaskoczeniem, że w zborze, którego nie zna, nagle widzi znajomą twarz. Okazało się, że od jakiegoś czasu słucha rozważań naszego pastora i zaczęła oglądać transmisję naszych nabożeństw. Także pozdrawiam cię, Dorotko, jeżeli nas oglądasz. I jestem Panu Bogu wdzięczna za takie miłe prezenty, za takie rzeczy, cuda, które się dzieją. Szczególnie, że kiedy ktoś mówi właśnie, że ogląda nasze nabożeństwa, bo jest tu głoszone, niesfałszowane Boże Słowo. Także dla mnie jest to wielkie takie zbudowanie i to, że Pan Bóg działa. A wracając jeszcze do Jezusa, to On przez swoją postawę pokazuje mi, jak mam żyć i postępować. Ta wzajemna więź, miłość między Ojcem a Synem sprawia, że też chcę mieć taką więź i doświadczać takiej miłości Bożej każdego dnia. Jezus mnie uratował. Uratował moje życie przed całkowitą ruiną. Przed całkowitym upadkiem, zawaleniem się budowli, jaką jestem. Powołał mnie z powrotem do życia. Sprawił, że nie trwałam w duchowej śmierci, ale ożywił mnie i mogę żyć z Nim na wieki. To, co uczynił dla mnie Jezus, sprawia, że nie powinnam już myśleć tylko o sobie, ale wdzięczność Jezusowi powinna sprawić, że będę innym mówić o Jego dziełach, o tym, co uczynił w moim życiu i jak mnie przemienił, odremontował. I ta właśnie chęć świadczenia innym i czynienia innym dobra, również służba Jemu i Kościołowi, to jest ta zmiana widoczna na zewnątrz. To jest ten pięknie wyremontowany budynek, który wygląda zupełnie inaczej niż przed remontem. I na koniec jeszcze taki werset, znaczy właściwie taki dłuższy fragment. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście, według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi powietrzu, ducha, który działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów. I byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. I wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Amen. Tyle pięknych słów o Jezusie, kim jest, że jest twierdzą, światłością, Zbawicielem, drogą, prawdą, życiem, pasterzem, coś cudownego. Dobrze, ja pozwolę sobie też odczytać pewne rzeczy, które tutaj sobie zapisałam.
Przede wszystkim chcę powiedzieć, że no niewątpliwie Jezus jest dla mnie Zbawicielem. Oczywiście rzecz, która po prostu jest znana nam wszystkim, że jeżeli mówimy o Jezusie, to najczęściej tą pierwszą rzeczą, którą mówimy, to to, że jest naszym Zbawicielem. Jest Nim. Jest tym, który mnie wybawił. Wybawił mnie od wiecznego potępienia, który wyciągnął mnie ze świata i postawił moje nogi na skalę zbawienia, na skalę, którą On jest sam. I jest tą jedyną osobą, która jest pośrednikiem do Ojca. Jezus Chrystus jest tym, który mnie oczyścił od wszelkiego grzechu i od wszelkiej nieprawości, którą czyniłam. Oczyścił mnie swoją świętą krwią, która została przelana na krzyżu. Drogocenna krew Jezusa. I o tych wszystkich cudownościach, które Bóg uczynił w moim życiu, oczywiście zapewnia mnie Słowo Boże, które mogę otworzyć i czytać. Czytać też ten znany nam fragment z Ewangelii Jana 3,16, który mówi o tym, że mamy pewność zbawienia, że Jezus jest naszym Zbawicielem, o Jego miłości. I pozwolę sobie zacytować. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I większość z nas zna na pamięć ten werset. I on mnie zapewnia właśnie o tym, że Jezus jest Zbawicielem. Ale Bóg sprawił kiedyś, że dał mi pewien sen. I mam go w pamięci, czasami sobie go przypominam. I dla mnie ten sen jest też takim potwierdzeniem, że jest Zbawicielem. Oczywiście Słowo przede wszystkim, ale dał mi ten sen. I chcę wam o tym śnie, opowiedzieć wam o tym śnie, co tam było, co się działo. Wdrapywałam się na wzgórze. Bardzo się śpieszyłam. No bardzo. Prawie na czworakach tam zasuwałam, po jakichś kamieniach. To nie była jakaś wysoka góra, to było wzgórze. Ale wdrapywałam się bardzo szybko i wdrapywałam się tam ze świadomością, że tam jest dla mnie ratunek, że ja wiem, po co ja tam idę. Że tam odnajdę właśnie ratunek dla mnie, dla zgubionego człowieka, dla nędznego człowieka. I pragnęłam tam być jak najszybciej się tylko da. I kiedy tam dotarłam, kiedy dotarłam do tego celu, zobaczyłam krzyż. Stary, szorstki krzyż. Przepraszam. Upadłam pod tym krzyżem i płakałam. Obejmowałam go z całych sił. Mówiłam: Panie, przebacz, bo to za mnie umarłeś. Ty zostałeś przybity do tego krzyża, abym ja mogła żyć. Kiedy wstałam z kolan, z tego wzgórza, zobaczyłam na dole jezioro. Tak do końca jakby nie wiem, czy jezioro to było, czy stawa, ale na pewno tam była, chodziło o wodę. Woda była cudownie przejrzysta. Potrafiłam z góry dojrzeć w tym zbiorniku wodnym, w tym stawie, roślinki, które były zakorzenione tam po prostu na dnie tego jeziora. I one sobie tak delikatnie falowały. Ta woda była taka spokojna. Widziałam przeróżne kolory kamieni, kształty kamieni. Widok był cudowny i światło po prostu padało na tą wodę i przenikało, prześwietlało to tak, w taki cudowny sposób. Przepiękny widok. I później się obudziłam. I zadawałam Panu Bogu pytania,
co jakby znaczyć miała ta woda, bo to mnie tak nurtowało. I nurtowało mnie też to, że ja z góry jakby widziałam szczegóły tam w tej wodzie. Jakbym miała taki wyostrzony wzrok. I wtedy dostałam odpowiedź, że taką cię czynię, do głębi oczyszczoną, do głębi po prostu czystą. I zmieniam cię, jesteś nowym człowiekiem. Masz wyostrzony wzrok, masz wyostrzony słuch, masz nowe serce. I to był ten taki cudowny sen, który dla mnie jest takim jeszcze też potwierdzeniem tego, co Bóg przez Jezusa Chrystusa dla mnie uczynił. Bliski jest mi też werset z Ewangelii Jana 14:6, kiedy Jezus mówi: ja jestem droga, prawda i żywot i nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Skoro Bóg mnie zbawił, to postawił mnie na drodze, jedynej drodze, jaką ja mogę podążać. I tą drogą chcę mnie tą drogą prowadzić do celu. I nie chcę, bym błądziła, dlatego dla mnie Jezus jest, tak skupiam się teraz na tym, że Jezus jest moim przewodnikiem i że mnie prowadzi do Królestwa Bożego. I kiedy słucham słów, wskazówek, które mi daje w swoim słowie, mam pewność, że trzymam się tej wyznaczonej przez Niego drogi. Kiedy jestem nieposłuszna, kiedy coś zawalam, kiedy zapominam o Bożych rozwiązaniach, no to wtedy często jest tak, że kieruję się swoimi pomysłami i najczęściej to jest zbaczanie z drogi i dostaję wtedy po głowie i to się kończy źle. Chcę też powiedzieć, że był taki czas, to były takie, jak to określić, punkty w moim życiu, gdzie Bóg dość mocno nakierowywał pewne rzeczy w moim życiu, żeby mnie zauważyła. I to była lekcja zaufania Mu. I kiedyś do moich drzwi zapukał człowiek, fizycznie człowiek, ze swoimi pomysłami, ze swoimi dobrymi chęciami, żeby mi w czymś pomóc, w pewnej sprawie, że ma rozwiązanie, że to będzie dobre, żebym skorzystała. Ale ja wiedziałam, że należę do Boga i że przecież Pan Bóg ma dla mnie swoje rozwiązania. I wtedy odmówiłam, bardzo szybko odmówiłam, ale gdzieś z tyłu głowy było, może jednak nie do końca to przemyślałaś. I to była taka lekcja, którą ja dostałam. Ja tak krzyczałam do Boga, mówię: Panie, odpowiedz mi, żebym miała pewność, że ja to robię dobrze, że ja się nie kieruję jakimiś ludzkimi pomysłami, ale że szukam Ciebie, Twojej odpowiedzi w danej sprawie. I ta osoba na pewno chciała dobrze w takim wymiarze ludzkim, ale tu nie o to chodziło. Ja chciałam Bożej odpowiedzi i powiedziałam wtedy: odmawiam, a tutaj Panie, chcę od Ciebie odpowiedzi i wiem, że Ty mi jej udzielisz, bo widzisz moje serce, które szuka po prostu tego rozwiązania u Ciebie. I oczywiście dostałam odpowiedź. Bardzo szybko ta odpowiedź przyszła i moje serce się bardzo radowało, bo jak fajnie jest, jak się ma potwierdzenie w Słowie Bożym i to było takie słowo ostrzeżenia i obietnicy. I ono jest z Księgi Jeremiasza, z 17 rozdziału, od 5 do 8, pozwolę sobie przeczytać, znany fragment. Przeklęty mąż. Mogłabym powiedzieć tu przeklęty człowiek, w sensie ja, ale odczytuję tak, jak jest. Przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana odwraca się jego serce. Jest on jak jałowiec na stepie i nie widzi tego, że przychodzi dobre.
mieszka na zwietrzałym gruncie, na pustyni, w glebie słonej, niezaludnionej. Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan. Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, która nad potok zapuszcza swoje korzenie, nie boi się, gdy upał nadchodzi, lecz jego liść pozostaje zielony i w roku posuchy się nie frasuje i nie przestaje wydawać owocu. To słowo dostałam, bardzo byłam Bogu wdzięczna, że mam polegać na Bogu, na Jego ramieniu i wtedy będzie błogosławieństwo. Tak więc Jezus jest moim Zbawicielem i przewodnikiem. Przez te wszystkie lata Jezus uczył mnie i nadal uczy, jak Jemu ufać, na Nim polegać. I to jest takie ufanie Bogu, takie trochę bezdyskusyjne, że ja nie dyskutuję, po prostu ja to przyjmuję, bo te Jego rozwiązania są w Słowie i są dla mnie dobre. I mam wiarą przyjmować, że trzyma moje życie po prostu w swoim ręku. Że jeżeli mnie zbawił, uratował, to mu zależy na tym, żeby miała się dobrze, bo się troszczy o mnie i chce dla mnie dobrze. Nie chce mnie dowalić jakimiś takimi ciężkimi rzeczami, które będą się działy w moim życiu, ciężkimi próbami. Oczywiście ja teraz nawiążę też do pewnej rzeczy właśnie, która była taką próbą ciężką i też... Tu Bóg mnie tego nauczył, mój Pan, żebym polegała na Nim i że nie jest tym, który chce, żebym się płakała, żebym po prostu się rozczulała, żebym szemrała, tylko po prostu, żebym wiarą przyjmowała to, co On mi przynosi, to, co dzieje się w moim życiu w danej chwili. I tutaj sobie pozwolę na przypomnienie takiego doświadczenia, próby odnośnie ciąży. Już była Jemina i właśnie staraliśmy się, żeby miała rodzeństwo. I pierwsza ciąża niestety było poronienie i następna tak samo. I jak w szpitalu z tą drugą sytuacją byłam, to stanęłam przed Bogiem i mówię: Panie Boże, ja nie wiem, co powiedzieć. Ja nie wiem, co powiedzieć. Brakuje mi słów. Ale przecież Ty się nie mylisz. Ty się nie mylisz. Nie ma takiej opcji. Jest mi może przykro, nie rozumiem pewnych rzeczy, ale ja nie mogę podważyć ani jednego Twojego słowa, ani jednej Twojej decyzji, wydarzenia. Po prostu chcę to przyjąć. I ponieważ Bóg jest tym, który jest święty, który u Niego nie ma chwilowego zaćmienia. Nie ma rzeczy, że zapomniał sobie o mnie, sytuacji, że zapomniał sobie o mnie, że się nie troszczy, że nie wiem, był w innym miejscu. No jest wszechogarniający, więc jakby to nie ma opcji po prostu. I to dochodziło do mojej głowy, słuchajcie, do mojego serca, do mojego całego ciała. I zaczynałam mieć wolność w tym i zaczynałam wielbić Boga. Mówię: Panie, ja pójdę za Tobą i będę Tobie ufać i nie będę do tego wracać. Po prostu Ty jesteś święty. Ciebie interesuje moje życie. Wszystko masz pod kontrolą. Nic Ci nie umyka. No, nie ma takiej sytuacji po prostu. To dochodziło do mnie, że ja mam do czynienia z Bogiem, który wszystko może i który po prostu działa i ma nad tym kontrolę. I to jest właśnie ten moment, że to nie jest tak, że chce mnie dowalić. Po prostu kocha mnie i chce mi dawać te dobre rzeczy, nawet w takich sytuacjach. Chce mnie uczyć tej, budować wiarę, ufność i to, że w innych sprawach, jak będą się działy inne rzeczy, a będą się działy, może nie tak drastyczne, ale że w tych małych się nauczę też mu ufać, w tych drobnych, że ja będę wyczulona,
na Jego słowo i na to Jego działanie. I że nie pozwolę sobie na to, żeby w mojej głowie rodziło się szemranie czy rozczulanie się po prostu nad tym. Panie, Ty masz kontrolę nad wszystkim. Ty jesteś Bogiem świętym, wielkim i ukochałeś mnie po prostu. I w tym wszystkim dajesz mi wolność, dajesz mi pokój, dajesz mi prawdę, bo jesteś tą prawdą, jesteś tą drogą. Także to było takie cudowne doświadczenie w całej takim dramacie, jakby nie było. A później oczywiście urodziły się bliźniaki, więc Pan Bóg jest dobry i wszystko w swoim czasie daje. I jeszcze jest też takie fajne słowo w Biblii, że przecież On jest tym, który ma te dobre myśli o nas, myśli o pokoju, a nie o niedoli. Więc dlatego chce dla nas dobrze. I Jego pomoc daje mi życie pełne pokoju, prawdy i bezpieczeństwa. Tak się dzieje. Którego nikt nie może mi inny dać. Tylko On jest tą osobą. Tylko On. Uczy mnie każdego dnia, żebym wiedziała, z kim ja mam do czynienia. Że to jest wielki, święty Bóg. I On się skłonił ku mnie. I dla mnie ma te rzeczy, dla każdego z was. To jest cudowne, że ja mogę się tym dzielić. A wy pewnie też przeżywacie takie rzeczy i macie to działanie Boże w swoim życiu. I możecie Go wysławiać za to. I też w takich sytuacjach przeróżnych właśnie, które przychodzą, to też mówię takie zdanie, które kiedyś powiedział Piotr. Panie, do kogo już pójdziemy? Przecież Ty masz słowa żywota wiecznego. No do kogo mamy iść? Tylko do Pana. I ja sobie to też powtarzam. Panie, do kogo ja pójdę? Przecież Ty masz słowa żywota. Na każdy dzień mojego życia, dla mnie, dla mojej rodziny, dla mojego kościoła, dla mojego zboru. Także dziękuję Bogu za to, że jest wielki, za to, że jestem nauczycielem i jestem przewodnikiem. Dla mnie tak Ania tutaj tak wiele wymieniła tych słów przeróżnych, które znajdujemy w Biblii o Jezusie. To było fajne. Tutaj się skupiłam, że mnie zbawił i że jest moim przewodnikiem i że w każdej dziedzinie mojego życia chce działać. Nieustannie i przemieniać moje myślenie. I dzisiaj śpiewaliśmy też pieśń, dużo było pieśni, ale chodzi mi o tą pieśń, chcę życie swe oddać Ci całe. Już parę dni chodzę po domu i śpiewam i nucę sobie naprzemiennie, więc pozwolę sobie jeszcze raz przeczytać tą pieśń, którą śpiewaliśmy. I tam jest praktycznie każde słowo, każde zdanie z tej pieśni no jest takim cudownym wyznaniem. I cieszyłam się, jak Andrzej chyba mówił, czy pastor, żebyśmy się zastanawiali nad tym właśnie, co śpiewamy i żeby to było wyznanie naszego serca. Posłuchajmy jeszcze raz, wsłuchajmy się w te słowa. Chcę życie swe oddać Ci całe, wciąż wiarą żyć, ufając Ci. Dokąd pójść mam, skoro poznałem Ciebie? No dokąd pójść mam? Wiem, tylko Tyś prawdą jest. Chcę patrzeć wciąż tylko na Ciebie, nikt nie da mi tego, co Ty. I tu jest, sama skosztowałam, jak dobrze w Tobie żyć. Już nigdy nie dorówna temu nic. Jezu mój Panie, Tyś słodyczą mą, światłem, pokojem, ucieczką. Jezu najdroższy, kochać Cię chcę, dziękując mym życiem, że znalazłeś mnie. Znalazłeś mnie, tak. Także dziękuję Panu też za Was, za to, że wysłuchaliście tego krótkiego świadectwa. Chwała Panu, amen. Witajcie, teraz na mnie kolej. Kim dla mnie jest Jezus Chrystus? Aby na to odpowiedzieć, muszę chyba troszkę cofnąć się w czasie.
do dzieciństwa właściwie, bo o Jezusie słyszałem na niedzielnych nabożeństwach, na lekcjach religii, z okazji świąt, Bożego Narodzenia, czy też Wielkiej Nocy, zawsze tam ten Jezus się przejawiał, ale tak naprawdę on dla mnie nic nie znaczył. No, słyszałem, był jakiś tam człowiek, czy realny, czy po prostu postać historyczna jakaś, no ale nie miało to dla mnie właściwie żadnego znaczenia. Tak sobie żyłem, właściwie wtedy nie czułem, że go potrzebuję. Myślałem, że mogę sobie żyć tak swoim życiem i nie jest mi do niczego potrzebny. Dopiero tak naprawdę, kiedy zacząłem chodzić na spotkania młodzieżowe, to był tam taki prowadzący te spotkania, bardzo dużo mówił o Jezusie w taki naprawdę porywający sposób i to naprawdę tak do mnie zaczynało przemawiać. Teraz wiem, że właśnie Bóg przez to słowo, które on tam mówił i opowiadał nam o Jezusie, zaczynał do mnie mówić. I uświadamiał mi, że jestem grzesznym człowiekiem i potrzebuję Jezusa, że bez Niego po prostu zginę. Muszę troszkę czytać. I tak właśnie, kiedy uświadomiłem sobie to, że jestem w takiej trudnej sytuacji, że Jezusa, jeśli Go nie przyjmę, jeśli On nie będzie moim Zbawicielem, to jeśli przyjdzie mi umrzeć, no to pójdę do piekła, pójdę na wieczne potępienie. I to tak mnie przeraziło, po prostu tak mnie przeraziło, że trudno było mi wieczorem zasnąć. Ciągle to za mną chodziło. Mój stan był coraz gorszy, tak z dnia na dzień. Po prostu czułem strach, lęk, obawy. I także jeszcze może wspomnę, że mój brat, ciut starszy ode mnie, przyjął Jezusa wcześniej i kiedy on poszedł do wojska, to właśnie pisaliśmy sobie listy, bo jak to kiedyś bywało, to nie było telefonów, to po prostu listy, bo trzeba na nich czekać, listonosz przyniósł. I naprawdę on pisał takie listy, które naprawdę mnie przemawiały, takie pełne właśnie słowo Jezusie, zachęcenia. Naprawdę wiele mi dawały i ja zacząłem mu zadawać pytania, różne miałem wątpliwości, on mi odpowiadał. No i także właśnie też i przez te listy, i przez te spotkania przyszedł taki czas, że w modlitwie oddałem swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Przyjąłem Go jako swojego Zbawiciela, jako swojego Pana. Wyznałem Mu wszystkie swoje grzechy, które tam pamiętałem. Prosiłem Go o przebaczenie. I On mnie przyjął. Wziął moje życie. Poczułem się taki wolny. Poczułem taką radość. Ten cały ciężar grzechu, winy spadł ze mnie. Wypełnił mnie Boży pokój, którego właśnie nie miałem. I te niepokoje wszystkie odeszły. I właściwie już nie wróciły do dzisiaj. Tak właśnie miałem taki fajny czas. Taką radość przepełniała moje serce. No ale taka sielanka nie trwała zbyt długo. Po pewnym czasie przyszły jakieś tam pokusy. Przyszedł pierwszy upadek. Później kolejne. A za nimi przyszły wyrzuty sumienia. Bóg mnie dotykał, że po prostu czyniłem coś złego. Wiedziałem, że czyniłem źle. Było to bolesne. Wyznawałem te grzechy. No ale to właściwie to był taki czas, lata właściwie, zlotów, upadków.
i właściwie nie umiałem sobie z tym poradzić. Tak sobie teraz myślę, dlaczego takie miałem życie, dlaczego było tyle porażek, tyle upadków w moim życiu. Myślę, że może byłem niewłaściwie nauczany, czy też po prostu nie miałem kogoś, kto mnie prowadził, jak tego małego niemowlaka, który się narodził. Sam radziłem sobie właściwie i niestety to kończyło się źle. Często błądziłem. No i właściwie to też myślę, że nie poddałem wszystkiego w swoim życiu pod panowanie Jezusowi. Pewne sfery życia zostały i właściwie w tych sferach diabeł mnie podchodził i atakował. Tak naprawdę nie umarłem dla swojego starego życia. Tak zupełnie. Ale w tym wszystkim Jezus był zawsze ze mną. On nigdy mnie nie odrzucił, nie skreślił, nie otrącił. Zawsze był blisko, zawsze okazywał mi cierpliwość, wierność, łaskę. Także zawsze miałem tę możliwość powrotu do Niego. Właśnie tak jest dla mnie Jezus, który nigdy nie odwraca się od nas. I zawsze możemy do Niego przyjść, zawsze możemy prosić Go o wybaczenie, możemy wszystko Mu wyznać. Już było mówione, ale też dla mnie Jezus jest takim dobrym pasterzem, który szukał mnie, tej niesfornej, błądzącej owcy. I nie spoczął, dopóki mnie nie odnalazł. Bo Jezus właśnie w Ewangelii Jana w 10 rozdziale, 11 i 14 wersecie mówi: ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce i moje owce mnie znają. Jezus jest też dla mnie wzorem sługi, pełnego pokory i uniżenia i posłuszeństwa. Jak pięknie opisuje to apostoł Paweł w liście do Filipian w 2 rozdziale od 5 do 11 wersetu. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie, Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Aby na imię Jezusa zginęło się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Chciałbym prosić coś do pisania. To są wspaniałe słowa, które dla mnie właśnie są takim przykładem tego, jaki Jezus jest. Ja też bym chciał właśnie taki być, dążę do tego, żeby mieć taką pokorę, takie uniżenie, żeby nie stawiać zawsze na swoim, żeby potrafić ustąpić. Jest to coś niesamowitego, jak właśnie Jezus przyszedł z innej rzeczywistości, opuścił chwałę Ojca, chwałę nieba, i wkroczył w rzeczywistość tego wrogiego świata, pełnego grzechu i zła. Uczynił to ze względu na mnie i ze względu na ciebie, abyśmy nie poszli na wieczne potępienie, ale mieli życie wieczne.
Jezus Chrystus jest właśnie tym wyrazem wspaniałej... Dziękuję. Jezus Chrystus jest dla mnie właśnie wyrazem tej wspaniałej, niepojętej Bożej miłości do grzesznego człowieka i objawieniem samego Boga, który wstąpił tu do nas na ziemię. Tylko doskonały i bezgrzeszny Boży Syn, stając się człowiekiem, mógł umrzeć za każdego z nas. Tylko On mógł to uczynić. Dzięki Bożej łasce mogłem każdego dnia coraz bardziej poznawać mojego Pana i mojego Boga. Jezus w Ewangelii świętego Jana, 17 rozdziale 3 wersecie powiedział: a to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Cudowne jest to, że możemy Jezusa poznawać z każdym dniem lepiej i będziemy Go tak poznawać do końca naszych dni. Jeszcze myślę, że mogę powiedzieć, że Pan Jezus słyszy naszych modlitw, naszych gdzieś tam wewnętrznych pragnień, odpowiada w najlepszy sposób, jaki to jest możliwe, bo On wie, co dla nas jest najlepsze. Widzi moją przyszłość, jest godnym zaufania moim najlepszym przyjacielem. Jakiś czas temu zrodziło się we mnie pragnienie zmian, takich gruntownych zmian. Myślę, że to Bóg zrodził we mnie to pragnienie, aby coś się zmieniło. Bo uświadomiłem sobie, że właściwie Bóg mi uświadomił, że moje życie jako chrześcijanina jest takie byle jakie. Jest takie uśpione, monotonne, bez prawdziwej radości życia z Panem Jezusem i bez radości życia dla Niego. Stawałem się powoli takim człowiekiem martwej religii, który tam wykonuje pewne rytuały, coś tam poczyta, powie coś tam, jakąś krótką modlitwę, pójdzie na jakieś spotkanie, nabożeństwo i właściwie to wszystko jest takie suche, w tym nie ma życia, nie ma ducha, nie ma radości. I tak właśnie Jezus Chrystus odpowiedział na te pragnienia i właśnie skierował mój wzrok, mój słuch, moje kroki właśnie tutaj do tego kościoła, do tego zboru. Abym mógł tu przyjść, abym mógł tu usłyszeć właśnie takie zdrowe nauczanie, takie wypływające tylko z Bożego Słowa, taką zdrową naukę. I mógł zobaczyć prawdziwy Kościół, w którym Jezus jest obecny, w którym wyczuwa się tą Jego miłość w każdym z was. To oddanie Jemu w służbie. To naprawdę mogłem to zobaczyć i naprawdę jest to coś, co mnie poruszyło bardzo. To jest Kościół Jezusa Chrystusa, który On buduje, który On tworzy. Jest to też, niekiedy śpiewam taka piosenka: Chrystus wystarczy mi. Słowa tej piosenki właśnie mówią o tym, że Chrystus, jeśli mamy Chrystusa, mamy wszystko w Nim. Mamy wszystko, czego tak naprawdę potrzebujemy do życia, bo On jest naszym życiem. W Nim wszystko właściwie możemy mieć. To, co najbardziej właśnie pragniemy gdzieś w głębi duszy. On jest zaspokojeniem tego wszystkiego. Zaczynam takie... dwa wersety, właściwie jeden już był czytany, ale
Ewangelii Jana 14:6 odpowiedział mu Jezus: ja jestem droga, prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Ja też właśnie tak widzę Jezusa i doświadczam tego, że właśnie On jest tą drogą, prawdą i życiem. I nie ma nikogo innego, który by mógł mnie prowadzić, mógł pokazywać mi prawdę i obdarzać mnie życiem, teraz i na wieki. A drugi werset z pierwszego listu Pawła do Koryntian, z pierwszego rozdziału 30 werset. Ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem. Jezus jest naszą sprawiedliwością. Nim możemy prowadzić święte życie. Podając się Jego prowadzeniu, możemy mądrze żyć. On daje nam tą mądrość przez Ducha Świętego. I wykupił nas dla siebie. Jesteśmy Jego własnością. Ja mogę być Jego własnością. Wierzę to i tak myślę, że tylko w osobistej, szczerej relacji z Jezusem możemy Go tak naprawdę poznawać i uczyć się od Niego, jak żyć. Bo On jest naszym najlepszym nauczycielem. Naszym najlepszym przewodnikiem. Mogę się powtórzyć, że Jezus jest moim życiem, jest moim zbawieniem, moim Panem, moim Królem, moim najwyższym arcykapłanem, który stawia się za mną, który współczuje we wszystkim. On tego wszystkiego doświadczył, z wyjątkiem grzechu. Dziękuję Jezusowi, że mnie spotkał, że mogłem Go poznać, że mogłem Go poznawać. Chwała Jezusowi. Amen. Witajcie kochani w imieniu Pana Jezusa. Chciałbym was poprosić, żebyście zamknęli oczy. Jest tutaj teraz całkowicie ciemno, cisza, odgłosy tylko zza okna. Wszystko jest pokryte kurzem, zapach wilgoci i chłód taki jak na korytarzu. Tak wyglądałoby tutaj, gdyby nie było tu Jezusa. A teraz otwórzcie oczy i zobaczcie, co mamy w Jezusie wokół siebie. Kogo mamy jako Kościół. Zabieram was do kina, parę urywków z mojego życia. Pomyślcie, że jesteście na sali kinowej. Jesteśmy w parku. Mam około 5 lat, jeżdżę na rowerku. Za mną są moi rodzice i młodsza siostra. A tak trochę z prawej jest mężczyzna, trochę starszy od moich rodziców, w takim brązowo-szarym garniturze, już nie nowym, ale bardzo eleganckim. I odczuwam, co tam sobie kręcę te kółeczka, co jakiś czas zerkam na rodziców i patrzę na Jezusa. Wiem, że rodzice na niego mówią: Pan Jezus. I to jest ten Pan Jezus, który jakiś czas wcześniej uzdrowił moją siostrę z nieuleczalnej choroby. Odczuwam niesamowite ciepło i takie bezpieczeństwo, kiedy on patrzy na mnie. Zerkam raz po raz. Jego oczy są pełne miłości. I czuję się tak bezpiecznie i wiem, że i rodzice są bezpieczni, kiedy On jest przy nas, jako przy rodzinie. W trakcie każdego przyjęcia urodzinowego, a większość mojej rodziny właśnie tego Pana Jezusa kocha i często o Nim mówi, to Jezus jest przy naszym stole. Każde święta, każde urodziny. Wiem, że On jest, że mnie pilnuje. Troszczy się o nas. Mam 7 lat, zachorowałem na cukrzycę i wylądowałem w szpitalu. On też tam był. Potem mija rok za rokiem, oczywiście przy każdych urodzinach jest Jezus, jest Pan Jezus. I kiedy rodzice, dość daleko, bo bywałem i w Katowicach w szpitalu,
nie mając auta w tamtych latach, jak przyjechali na odwiedziny, a wtedy odwiedziny były w ściśle określonych godzinach w szpitalach, no to tych odwiedzin było króciutki czas i potem stałem przy oknie, machałem rodzicom, a on stał obok mnie. Miały lata. Pan Jezus, ponieważ ja byłem coraz starszy, coraz poważniejsi koledzy, poważniejsze rozmowy, a Pan Jezus tak troszkę dalej już przy tym stole siadał, bo ja już miałem innych na jego miejsce. I tak coraz dalej Pan Jezus, co kolejne urodziny. Potem mam trochę ponad 15 lat. Jak to w tym wieku się niektórym zdarza, zakochają się wręcz tak niebezpiecznie, tak powiem, to uczucie zawładnęło wszystkimi moimi zmysłami. Oczywiście Pan Jezus był przy mnie, trochę dalej już i już się tak nie uśmiechał, patrząc na mnie, tylko widziałem, jakby się czymś martwił, kiedy na niego zerkałem, no ale pewnie przesadzał. Minęły 2 lata, 8 miesięcy i 23 dni. Usłyszałem zdanie, że wszystko już było i to już jest nudne. Wtedy Jezus stał bardzo blisko mnie. Chciałem go złapać za rękaw, ale on wyszarpał rękę i odsunął się. W jego oczach widziałem, jakby mi chciał powiedzieć: ty nie pokutujesz, ty nie żałujesz. To tylko twój egoizm został zraniony, a ta lekcja się jeszcze nie skończyła. Później już widziałem Jezusa dalej ode mnie, na tyle, że nie widziałem dokładnie jego twarzy. A ja żyłem tak, że czułem już zapach siarki i obecność diabła przy mnie. Potem po swojemu, pewnie też w jego dobroci, uznałem, że się trochę pozbieram. Poznałem bardzo ładną dziewczynę. No i tak się stało, że spodziewaliśmy się dziecka. Wtedy diabeł podsyłał takich doradców, którzy w tym całym stresie nastawiali mnie przeciwko mojej przyszłej żonie i wręcz chcieli jakby to zrujnować, żebym się nie zdecydował na małżeństwo. Ale ja podjąłem decyzję, że ożenię się z tą dziewczyną. I wtedy wyczuwałem i widziałem na powrót Jezusa blisko mnie. I taką jego przychylność. I z jego oczu było widać: będzie ci ciężko, bo nawywijałeś, chłopie, ale ja będę z tobą. No i tak założyliśmy rodzinę. Kiedy różne trudności takie stawały w relacjach z ludźmi, od których coś zależało, wyraźnie widziałem, że Jezus był tam przede mną i odpowiednio kształtował postawę ludzi, którzy mogliby mi być nieprzychylni. Zamieszkał obok naszego domu. Z jego okna patrzył na naszą rodzinę. Ja widywałem go tam każdego dnia. Znowu ta jego troskliwa i przychylna postawa. Potem miałem już takie poczucie, że kiedy dzieci wychodziły do ogródka, nie musiałem się martwić, bo wiedziałem, że cokolwiek by miało się wydarzyć, to Pan Jezus już tam będzie przy nich. Nawet jeśli ja czegoś nie zauważę, On przyjdzie jak taki niesamowity przyjaciel rodziny. Mój przyjaciel, na którego przyjaźń nie zasłużyłem i nie zabiegałem o nią. Ktoś starszy ode mnie, ktoś tak szlachetny w swoim sercu,
że dla mnie nieosiągalny. Widziałem często, jak przychodził do nas, do naszej rodziny, do naszego domu. Przechadzał się. Ta troska z jego oczu nie zniknęła, ale i budował takie, dawał odczuć to poczucie bezpieczeństwa z jego obecności. I kiedy zbierałem to, co zasiałem, i było mi ciężko, zaczynałem wreszcie wołać do niego. Przychodził, często stał troszkę jakby w rogu tego pomieszczenia, w którym się modliłem, a zdarzało mi się w kotłowni przy piecu. Kiedy z kolei ja potrzebowałem jakiejś porady, szedłem do Jezusa. Siadaliśmy przy herbacie i co mnie zaskakiwało, że zawsze były tam dwie szklanki z herbatą. Czy wiedział, czy nie wiedział, nie planowałem tam przyjść, a przychodziłem, zawsze była i dla mnie herbata. I tak sobie siedzieliśmy. Potem przyszedł taki dzień, że już nie umiałem sobie poradzić z ciężarem błędnych decyzji. To wtedy on przyszedł, usiadł przy mnie. Dał mi się naprawdę poznać, jak bliski jest. Potem, kiedy już wiedziałem, że bez niego ani rusz, że ludzie nie są w stanie mi pomóc, a Jezus jest tak naprawdę, to zaczął kierować naszym małżeństwem. Podarował nam dobrych ludzi, którzy załatwili nam pobyt na Almie. To jest takie spotkanie dla małżeństw trzydniowe. I tak zaczynał stopniowo uzdrawiać nasze relacje w małżeństwie. Potem kierował mnie na spotkania z Biblią, na parafię ewangelicką, później i na Outback, gdzie mogłem z Maćkiem, z naszym synem, próbować jakieś relacje budować, jak ojciec z synem. Potem były spotkania poutbackowe, które również postrzegałem jako kolejną lekcję takiego obdarowania mądrością od Pana Jezusa w poszukiwaniu bliskości z nimi i bliskości z ludźmi, którzy wzorują się na Jezusie jako ojcowie, jako mężowie. Na koniec, kiedy już w zasadzie wydawało mi się, że dobrze Jezusa poznałem, ale przyszła jej depresja. Nie rozumiałem tego, dlaczego. Taki mrok mnie ogarnął. Jednak kiedy patrzyłem, Jezus zawsze był. Nie przychodził tak, żeby mnie przytulić, bo ta lekcja musiała trwać od dzwonka do dzwonka. Aż w końcu w zeszłym roku przyszedł i postanowił zamieszkać we mnie. Już nie patrzy przez okno z domku obok, tylko jest we mnie, w mojej żonie, w dzieciach. Stał się po prostu moim życiem. A ja na szczęście nie mam już odwrotu. Chciałbym zakończyć słowami z Psalmu 16, 5-11. Pan, oto mój dział i kielich pomyślności. Ty trzymasz w dłoni mój los, wytyczono mi miejsca urocze. Tak przypadło mi przepiękne dziedzictwo. Będę błogosławił Pana, to On udzielił mi rady. W nocy pouczyło mnie moje sumienie.
Pan jest u mnie zawsze na pierwszym miejscu. Z Nim u mej prawicy nie zachwieję się. Dlatego poweselało me serce. Radość przenika me wnętrze. Więcej, ciało również odpocznie bezpiecznie, gdyż nie zostawisz mojej duszy w świecie zmarłych. Nie dopuścisz, by oddany Tobie miał oglądać grób. Dasz mi raczej poznać drogę życia, pełną radość Twojej obecności i rozkosz u Twojego boku. Na zawsze. Amen. Cheers.
wskrzesza mnie. Gdy o Jego ramię oprę się, w Nim nadzieję mam, uleciał strach, On najbliżej jest, zawsze troszczy się. Królów Król, znam.